W sensie, i to jest właśnie też duża kwestia. Zobaczcie, mordy, jakby odnośnie tych moich żartów, odnośnie Rolexów i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, jak rapowałem jeszcze na Haramasari / Tijara o Rolexie i tak dalej. Wtedy każdy, kurwa, coś miał do powiedzenia i minęło od tamtego momentu 5 lat i teraz raptem każdy raper, który chce pokazać, że jest dripowy i tak dalej, zaczyna kupować kelnerskie zegarki. W sensie mam na myśli docelową zegarek Datejust, bo jest to zegarek, który jest najłatwiej dostępny i właściwie prawie wszędzie. I jego cena aż taka nie jest wygórowana, porównując ich do innych Rolexów. I uważam, że to jest po prostu jakby, no nie wiem, po tylu latach powinniście nam jakby przyznać rację, że byliśmy ponadczasowi w tamtym momencie. Jakby w tamtym momencie nosiliście jakieś Breitlingi i rapowaliście z jakimiś omegami na łapie, no to uważam, że po prostu powinniście nam, jakby, wiesz co chodzi, przyznać rację, powiedzieć: tak, mordy, sorry, mieliście rację. Jak się sprzedaje twoja odmiana w coffee shopie? A od rano ostatnio gadałem. Ja od zawsze wiedziałem, że jesteś do przodu. Nie wiem, w sensie do przodu, tak samo za outfitami. Ja po prostu jakby mam wzgląd na rzeczy, które jakby mnie interesuje ogólnie, rap z całego świata i jakby nie zamykam się w jakichkolwiek schematach brzmieniowo-stylistycznych i tak dalej. Jak mam ochotę ubrać sweterek, który jest kolorowy, tego po prostu ubieram. A to, że Cebula ma bekę z tego, po czym tydzień później taki raper jak Favio Foreign czy Moneybagg Yo występują w takich sweterkach, to już jest cool. Więc jakby do tych słuchaczy chciałbym powiedzieć tylko to, że jakby skoro tak bardzo się racie Ameryczką w Polsce, to docencie to, co macie, bo Malik wyprzedza, jeśli chodzi o stylówki, wielu raperów, którymi się jaracie i mówicie o nich Ameryczka. I w tym temacie dziękuję. Jakby tutaj nie ma żadnego, jak to się mówi po polsku, bez czapy całkowicie, bo jakby jeśli chodzi o fly talk, o cały ten drip i tak dalej, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że z GM2L zaczęliśmy to w Polsce robić jako pierwsi i jakby pay homage to the old ones, wiesz, o co chodzi?